Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym wykładzie poświęconym prawu handlowemu, tak konkretnie prawu spółek. Dzisiaj zajmiemy się omówieniem skrótowym regulacji dotyczących spółki komandytowej. Spółka komandytowa, kolejna z handlowych spółek osobowych, uregulowana jest w artykułach od 102 do 124 kodeksu spółek handlowych. Przy czym, proszę Państwa, w sprawach nieuregulowanych odmiennie w tych artykułach, do spółki komandytowej stosuje się przepisy odpowiednio o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z definicją, spółka komandytowa jest spółką osobową, mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik, tak zwany komplementariusz, odpowiada bez ograniczenia wysokości, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika, tak zwanego komandytariusza, jest ograniczona. Jest ona ograniczona do kwoty wskazanej w umowie spółki, tak zwanej sumy komandytowej, pomniejszonej o wartość wniesionego przez tego komandytariusza do spółki wkładu. Widzą Państwo zatem, że spółka komandytowa stanowi już istotny krok na drodze do ograniczania ryzyka ponoszonego przez wspólników takiej spółki. Zarazem poprzez ograniczenie wysokości tej odpowiedzialności, przynajmniej w odniesieniu do części wspólników, do komandytariuszy. Specyficzną cechą tej spółki jest to, że występują w niej zatem dwa rodzaje wspólników. Komplementariusze, którzy odpowiadają bez ograniczenia wysokości, a więc tak samo jak wspólnicy spółki jawnej, oraz komandytariusze, których odpowiedzialność jest ograniczona, którzy są w stanie oszacować swoje ryzyko związane z przystąpieniem do spółki. O tym, kto jest komplementariuszem, kto jest komandytariuszem, rozstrzyga umowa spółki. Tam musi być wskazane, który wspólnik w jakim charakterze przystępuje. Czy przystępuje w charakterze komplementariusza, czy w charakterze komandytariusza. Nie można napisać, że po prostu przystępuje jako wspólnik spółki komandytowej bez wskazania, w jakim charakterze on występuje w tej spółce. Ustawodawca nie narzuca tutaj wzajemnych relacji liczby komplementariuszy i komandytariuszy w danej spółce komandytowej. Nie stanowi, że jednych ma być więcej, drugich ma być mniej, proszę Państwa. Wymaga po prostu, że ma być przynajmniej jeden komplementariusz w spółce, i przynajmniej jeden komandytariusz. Musi więc być przynajmniej dwóch wspólników, bo nie może to być, proszę Państwa, ta sama osoba. Zatem de jure spółka komandytowa musi być spółką minimum dwuosobową zawsze, w której jest przynajmniej jeden komplementariusz i przynajmniej jeden komandytariusz. Aczkolwiek, proszę Państwa, w praktyce obrotu zdarzają się spółki komandytowe nawet dość często, które de facto z ekonomicznego punktu widzenia, takiego funkcjonalnego, technicznego, są spółkami jednoosobowymi w jakiś sposób. Po prostu. Są to spółki z udziałem gdzie komplementariuszem jest jednoosobowa spółka kapitałowa, zwykle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest osoba będąca komandytariuszem tejże spółki komandytowej. On zakłada spółkę komandytową ze swoją jednoosobową spółką kapitałową, znaczy jeszcze z ograniczoną odpowiedzialnością, jako komplementariuszem. De facto zatem taka spółka funkcjonalnie jest jednoosobowa, no bo ten wspólnik komentariusz zarazem kieruje swoją spółką komplementariuszem, ma na nią przemożny wpływ. No ale de jure, proszę Państwa, wspólnik jednoosobowy spółki kapitałowej i ta jednoosobowa spółka, powiedzmy, z ograniczoną odpowiedzialnością, są to dwie różne osoby, dwa różne podmioty prawa. A zatem, proszę Państwa, warunek tego, że były dwa podmioty, komplementariusz i komandytariusz w spółce komandytowej, jest w takim przypadku spełniony. Ustawodawca przy tym nie dopuszcza zrobienia takiego kompletnego kółeczka, nie dopuszcza mianowicie, aby wkładem owego komandytariusza były udziały lub akcje spółki, która jest komplementariuszem, proszę Państwa. Wróćmy na chwilkę do owych wkładów, proszę Państwa. Wkład komandytariusza
pomniejsza jego odpowiedzialność. Zmniejsza wysokość, do której odpowiada, odliczany jest od tej sumy komandytowej. A zatem, proszę Państwa, jeżeli komandytariusz wniesie wkład przynajmniej równy sumie komandytowej, bądź też od niej wyższy, to on jest zwolniony z odpowiedzialności za zobowiązania spółki tak naprawdę. Jego sytuacja upodabnia się do sytuacji wspólników spółek kapitałowych. Wnosi wkład, ale nie odpowiada za zobowiązania spółki. Jeżeli, proszę Państwa, wkład jest niższy niż suma komandytowa, to komandytariusz oczywiście odpowiada za zobowiązania spółki, ale tylko za tę różnicę. Jest zatem w stanie, przystępując do spółki komandytowej, oszacować związane z tym ryzyko, czego nie może zrobić tak naprawdę komplementariusz, który odpowiada bez ograniczenia wysokości. Bo skąd on ma wiedzieć, jakie mogą być zobowiązania spółki za 10, za 15 lat? Oczywiście wszyscy wspólnicy spółki komandytowej i komplementariusze i komandytariusze odpowiadają subsydiarnie, a więc dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, odpowiadają solidarnie, odpowiadają całym swoim majątkiem, a różnica polega na tym, że komplementariusze odpowiadają bez ograniczenia wysokości, a zatem tak jak wspólnicy spółki jawnej, a komandytariusze w sposób ograniczony wysokością ustalonej dla danego komandytariusza sumy komandytowej, pomniejszonej o wartość wniesionego przez niego do spółki. Spółka komandytowa, jako, proszę Państwa, handlowa spółka osobowa, nie posiada osobowości prawnej, ale jest jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną. Działa zatem w obrocie na własny rachunek i we własnym imieniu. Prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, jak mówi ustawodawca, więc prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek. Nabywa prawa, zaciąga zobowiązania, ma majątek, który jest jej własnością, a nie własnością wspólników, może pozywać i być pozywana jako spółka. Przedsiębiorcą jest zatem, proszę Państwa, sama spółka, natomiast jej wspólnicy oczywiście nie muszą być przedsiębiorcami, proszę Państwa, natomiast przedsiębiorcami być oczywiście mogą, choć, proszę Państwa, wspólników posiadających prawo do prowadzenia spraw spółki lub do jej reprezentowania, a więc już wybiegając trochę w przód, co do zasady komplementariuszy, obowiązuje zakaz konkurencji, proszę Państwa, w tym przypadku na takich samych zasadach jak w przypadku spółki jawnej, a więc taki komplementariusz nie może prowadzić jako indywidualny przedsiębiorca działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki. Zakaz konkurencji nie obejmuje natomiast co do zasady komandytariuszy nieposiadających prawa do prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentowania, chyba że umowa spółki stanowi, proszę Państwa, inaczej. Tutaj jeszcze, skoro mówimy, że spółka komandytowa prowadzi działalność pod własną firmą, słów parę na temat owej firmy spółki komandytowej. Otóż firma spółki komandytowej musi zawierać zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych przynajmniej dwa elementy. Po pierwsze, nazwisko lub nazwę przynajmniej jednego komplementariusza. Może być dwóch, może być więcej, jeżeli jest więcej w ogóle, a nie jeden, jak to najczęściej w praktyce bywa. Oraz dodatek identyfikujący rodzaj spółki, czyli spółka komandytowa słowa, które w obrocie można zastąpić skrótem SP.K. W tejże firmie spółki komandytowej nie wolno natomiast umieścić nazwiska lub nazwy komandytariusza. Gdyż jeśli tak się stanie, odpowiada on za zobowiązania spółki bez ograniczenia wysokości, tak jak komplementariusze. Tutaj nie oznacza to, że on staje się komplementariuszem, nie. On jest komandytariuszem. Jego pozycja prawna, jeśli chodzi o prowadzenie spraw reprezentacji spółki, na przykład jest pozycją prawną komandytariusza, tylko ulega rozszerzeniu jego odpowiedzialność, proszę Państwa.
sposób nieograniczony. Także jeżeli przyjdzie do nas kolega i tam powie, załóżmy spółkę komandytową, ja będę komplementariuszem, a ty będziesz komandytariuszem, to możemy się nad tym oczywiście zastanowić. Ale proszę Państwa, jeżeli on jeszcze doda i uhonorujemy Cię w ten sposób, że Twoje nazwisko będzie w firmie spółki, to oczywiście albo jego wyrzucić, albo samemu uciekać, bo albo chce się nie zna, albo chce nas naciągnąć, a na jedno w biznesie wychodzi. A zatem, proszę Państwa, firma spółki nie może zawierać nazwiska lub nazwy komandytariusza, a musi zawierać nazwisko lub nazwę przynajmniej jednego komplementariusza. Jeżeli chodzi o wkłady wspólników spółki komandytowej, to proszę Państwa, również w tym przypadku występuje różnica pomiędzy komplementariuszami a komandytariuszami. Otóż, proszę Państwa, w przypadku komplementariuszy wkładem, tak jak w przypadku wspólników spółki jawnej, może być praktycznie wszystko, co posiada jakąkolwiek dającą się określić wartość majątkową. Także zobowiązanie się komplementariusza do świadczenia pracy lub innych usług na rzecz spółki. W przypadku komandytariuszy, proszę Państwa, zobowiązanie komandytariusza do świadczenia pracy lub usług na rzecz spółki nie może stanowić jego wkładu, chyba że oprócz tego wnosi inne wkłady do spółki, których wartość nie jest niższa niż suma komandytowa. Jak powiedziałem, proszę Państwa, nie może on również wnieść jako wkładu do spółki komandytowej swoich udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, która jest komplementariuszem tejże spółki, proszę Państwa. Natomiast poza tym ma tutaj swobodę. Może wnieść zarówno wkłady pieniężne, jak i wkłady aportowe, więc niepieniężne, zarówno dobra materialne, jak i niematerialne, byle posiadały dającą się określić wartość materialną, nie były wyjęte z obrotu i były, proszę Państwa, zgodne z prawem. Podobnie jak w spółce jawnej, ustawodawca nie określa ani minimalnej, ani maksymalnej wartości wkładów, jak również nie określa minimalnej, ani maksymalnej wartości łącznej majątku spółki, który ma być z tych wkładów zbudowany, w przeciwieństwie do spółek kapitałowych, rzecz jasna. Tutaj, proszę Państwa, więc teoretycznie każdy wspólnik może wnieść wkład w wartości jednego grosza, proszę Państwa, byleby jakiś ten wkład posiadający wartość majątkową został do spółki wniesiony. Utworzenie spółki komandytowej, proszę Państwa, podobnie jak spółki jawnej, wymaga, proszę Państwa, spełnienia dwóch wymogów. Po pierwsze, zawarcia umowy spółki, proszę Państwa, przy czym umowa ta powinna być pod rygorem nieważności zawarta w formie aktu notarialnego, zawierając elementy wskazane w artykule 105 kodeksu spółek handlowych, kto chce, niech sobie zajrzy. Między innymi, proszę Państwa, określenie sumy komandytowej, jak mówię, wskazanie, kto jest komandytariuszem, kto jest komplementariuszem w spółce. Umowa spółki komandytowej może być również zawarta w systemie teleinformatycznym przy wykorzystaniu wzorca umów. Ale samo zawarcie umowy spółki, proszę Państwa, komandytowej nie powoduje jeszcze powstania tejże spółki. Konieczne jest dopełnienie drugiego wymogu. Uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, ściślenie do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek o wpis, proszę Państwa, powinien zawierać element określony w artykule 110 paragraf 1 KSK. Zanim ktoś tam złoży, jeżeli ktoś jest zainteresowany zakładaniem spółki komandytowej, proszę sobie tam zerknąć. Tak jak spółka jawna, tak i spółka komandytowa powstaje i może zacząć działalność dopiero w momencie wpisu do rejestru. Dopiero z tą chwilą nabywa zdolność prawną, dopiero z tą chwilą staje się podmiotem prawa. W przeciwieństwie do spółek kapitałowych, na przykład spółki z o.o., nie występuje tu faza spółki w organizacji, proszę Państwa. Dopiero w momencie wpisu spółka komandytowa powstaje jako podmiot prawa. No, ale tutaj na pewno narodziło się u Państwa pytanie, ale dlaczego w zasadzie tenże komplementariusz zgadza się zostać komplementariuszem, ryzykować nieograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Czy wystarczy uprawić komplementy? No,
oczywiście nigdy nie zawadzi, proszę Państwa. Generalnie ludzie są łasi na komplementy. Zatem, jak powiedziałem, można sobie tego komplementariusza samemu stworzyć, zakładając jednoosobową spółkę z o.o., proszę bardzo, z kapitałem zakładowym 5000. No i już komplementariusza jak malowanego mamy, jeżeli chcemy założyć spółkę komandytową, proszę Państwa. Ale zasadniczo, proszę Państwa, spółka komandytowa jest konstrukcyjnie tak pomyślana, że z zakresem odpowiedzialności, owym większym, czy z ryzykiem, większym ryzykiem w przypadku komplementariuszy, mniejszym w przypadku komandytariuszy, skorelowany jest wpływ na sprawy spółki. Skorelowany jest po prostu zakres władzy w tej spółce. W ten sposób dochodzimy do regulacji dotyczących prowadzenia spraw i reprezentacji spółki komandytowej, proszę Państwa. Otóż prowadzenie spraw spółki komandytowej powierzone jest co do zasady komplementariuszom działającym na takich zasadach jak wspólnicy spółki jawnej. Komplementariusze mają zatem zarówno prawo, jak i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Jeżeli któryś komplementariusz nie dopełnia takiego obowiązku, odpowiada wobec spółki za wyrządzoną tym spółce szkodę. Komandytariusze natomiast nie mają ani prawa, ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że jej umowa stanowi inaczej, proszę Państwa. Szczegółowe zasady prowadzenia spraw spółki przez komplementariuszy określa umowa spółki. Nie jest jednak dopuszczalne powierzenie prowadzenia spraw spółki wyłącznie osobom trzecim z wyłączeniem wspólników. Jest możliwe stworzenie sobie takiego quasi zarządu złożonego z osób trzecich. Natomiast tak naprawdę funkcje zarządu pełnią komplementariusze, aczkolwiek rzecz jasna nie jest to zarząd, no bo jest to spółka osobowa, gdzie taki organ za wyjątkiem tego fakultatywnego zarządu w spółce partnerskiej nie jest w ogóle przewidziany przez przepisy prawa, proszę Państwa. A zatem komplementariusze prowadzą sprawy spółki na takich zasadach jak wspólnicy spółki jawnej. Jeżeli zatem umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy komplementariusz, proszę Państwa, ma prawo i obowiązek samodzielnie prowadzić sprawy należące do zakresu zwykłych spraw spółki. Jeżeli choć jeden z pozostałych komplementariuszy zgłosi sprzeciw co do sposobu prowadzenia przez niego, konieczna jest ich uchwała co do sposobu prowadzenia takiej sprawy. Natomiast, proszę Państwa, w sprawach przekraczających zakres zwykłych spraw spółki, konieczna jest zgoda wszystkich wspólników, zarówno komplementariuszy, jak i komandytariuszy, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. No proszę Państwa, jednak komandytariusze przecież również tutaj ryzykują. Oni po pierwsze ryzykują utratą wkładu, który wnieśli do spółki, no ale jeżeli wkład jest niższy niż suma komandytowa, to również ryzykują odpowiedzialnością. Co prawda odpowiedzialnością ograniczoną wysokością tejże sumy komandytowej, ale zawsze też jest to ryzyko. Tutaj jeszcze, proszę Państwa, gwoli wyjaśnienia. Ustawodawca nie określa ani minimalnej, ani maksymalnej wielkości sumy komandytowej, ale, proszę Państwa, zawsze ta suma komandytowa stanowi wskazówkę dla potencjalnych kontrahentów, jak wiarygodna jest spółka, jak bardzo wierzą w powodzenie swojej działalności komandytariuszy, ile są gotowi zaryzykować, proszę Państwa, w tej spółce. A zatem prowadzenie spraw spółki, generalna zasada, sprawy zwykłe, należące do też zwykłych spraw spółki, czyli te bieżące, można powiedzieć, komplementariusze, sprawy przekraczające zakres spraw zwykłych, wszyscy wspólnicy jednomyślnie, tak jak w spółce jawnej. Jeżeli chodzi o reprezentację spółki komandytowej, a zatem składanie oświadczeń woli skierowanych na zewnątrz spółki, to proszę Państwa, również tutaj
ukształtowane jest to podobnie jak w przypadku spółki jawnej, z tym, że proszę Państwa, w odniesieniu do komplementariuszy, spółkę komandytową reprezentują co do zasady komplementariusze, którzy na mocy umowy spółki lub prawomocnego orzeczenia sądu nie zostali pozbawieni prawa do reprezentowania spółki, proszę Państwa. Komandytariusz może reprezentować spółkę tylko jako pełnomocnik. Na podstawie pełnomocnictwa wydanego mu, proszę Państwa, upoważnienia udzielonego przez komplementariusz. Jeżeli komandytariusz przekroczył zakres pełnomocnictwa, dokonał jakiejś sprawy czynności w imieniu spółki, nie ujawniając go albo nie mając wcale pełnomocnictwa, wówczas pewnie się Państwo domyślają, co się dzieje. Odpowiada on za skutki takiej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia wysokości. A zatem tak samo jak komplementariusz. A więc tutaj, proszę Państwa, powiedziałem, że komplementariusze może tworzą taki quasi zarząd spółki komandytowej. Prowadzą jej sprawy co do zasady i reprezentują tę spółkę na zasadach określonych w umowie spółki, proszę Państwa. Ok, no ta spółka sobie istnieje, komplementariusze prowadzą, proszę Państwa. Komandytariusze się cieszą, jeżeli spółka ma zyski, ponieważ oczywiście, proszę Państwa, zarówno komplementariusze, jak i komandytariusze uczestniczą w zyskach spółki, przy czym komplementariusze na takich zasadach, proszę Państwa, jak wspólnicy spółki jawnej, a więc jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, to w częściach równych. Komandytariusze, proszę Państwa, natomiast proporcjonalnie do swoich rzeczywiście wniesionych do spółki wkładów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. No ale, proszę Państwa, może nadejść przypadek, kiedy następuje rozwiązanie takiej spółki. Rozwiązanie spółki spółki komandytowej może nastąpić z powodu wystąpienia przyczyn przewidzianych w umowie spółki, na przykład upływu czasu, na który spółka została zawarta. Może być ona zawarta zarówno na czas nieoznaczony i tak zwykle jest w praktyce, ale również czas oznaczony. Osiągnięcie celu zapisanego w umowie spółki też może być taką przyczyną przewidzianą w umowie spółki. Z powodu ogłoszenia upadłości tejże spółki, z powodu śmierci lub wystąpienia ze spółki komplementariusza, natomiast nie z powodu śmierci komandytariusza, proszę Państwa, gdyż w jego miejsce statut wspólnika tak zwanego zbiorowego uzyskują jego spadkobiercy, którzy powinni wskazać spółce jedną osobę do wykonywania spraw. Jeżeli spółka ulega rozwiązaniu wskutek upadłości, no to, proszę Państwa, następuje likwidacja prowadzona w oparciu o przepisy prawa upadłościowego przez syndyka. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli spółka ulega rozwiązaniu z innej przyczyny, to likwidację spółki prowadzą likwidatorzy, którymi co do zasady są komplementariusze, oczywiście chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Powinni oni zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć należności, spłacić lub zabezpieczyć wierzycieli spółki, spłacić zobowiązania, spieniężyć majątek spółki, podzielić to, co zostanie po spłacie lub zabezpieczeniu wierzycieli pomiędzy wspólników, a następnie złożyć wniosek o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego, z rejestru sądowego. Z chwilą wykreślenia spółki komandytowej z rejestru przestaje ona istnieć. Dziękuję Państwu bardzo. Ciąg dalszy o innych spółkach nastąpi. Do zobaczenia.